Muszczku, co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo, co robimy każdej Pinki. Opanowywać świat. Do Pinki jest i mózg. Do Pinki jest i mózg. Niski to geniusz. Wysoki, no cóż. Głupiutki jest jak bur. I marzą już od lat. Jak zdobyć cały świat. Świat, 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 świat. W międzyczasie się jeszcze okazało, że nam przycierają to nad kola, musimy sprężynę zmienić. Ostatnie poprawki, bo oczywiście też się przycierało. Pakujemy samochody, idziemy sobie polatać. Upalamy trochę kamarynkę też. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Jedziemy na ten placek. Kamarynka z nami będzie. Jest dość sucho. A mam w miarę świeże kapcie i w BMC mam noweczki i w Camaro w miarę świeże. Zobaczymy jak to się będzie kleiło na do jajca. Zadamy trochę BMK-ami, spróbujemy Maciusia, czy on w ogóle da radę, bo jest sucho. Ma też dobrą oponę z tyłu, no to nie wiadomo. No i spróbuję sobie, on nie ma jeszcze hydrołapy założonej, więc nie może nalecieć sobie na pachołek bokiem, żeby podciąć. Ale będzie próbował, podzielimy buciora. Zobaczymy, jak to się zbiera. Wyłączę wszystkie kontrole trakcji w 100% i przypierdzielę buta w podłogę. Potem zrobimy łuk, dłuższy łuk. Kamaryną polecimy tak, żeby sobie ze dwa biegi przepiął w łuku. Potem BM-ką to samo, dwuja i spróbujemy trójeczkę przepiąć. I tak będziemy się bawić, wyjeździmy parę opon. Komplecik opon zjeździmy w kamarynce, komplecik opon w jednej BM-ce, komplecik w drugiej. A jak nam się pokończą, to mamy po komplecie, żeby wrócić do domku. Widać? No. Widać Poznań? No wszystko widać. To my jedziemy na Gdańsk. No. Mamy coś. Mamy fajne miejsce. Hej, chodź podwieźć mnie po moją betkę, ją przeprowadzimy również. Dobra. Co my tu z tyłu mamy? Mamy kółka. Mojej są kółka, tutaj są kółka. Wszędzie są kółka. Ja myślę, że one się niedługo przydadzą. Myślę, że na bank. No, pojechaliśmy pod wiadukt, poupierdzielać. To jest taki placek zupełnie z boku, zamknięty i na terenie prywatnym. Więc polatamy tutaj. Chcieliśmy zobaczyć tak naprawdę, jak w dłuższym łuku daje sobie radę Camaro. No i daje radę w każdym. W każdym, nie ma łuku. Za chwilę się okaże na małym placyku, czy w bardzo ciasnych łuczkach, w nawrotkach. Normalnie jak robi chód, radzi sobie z każdym łukiem. Wcale jakiś ciężki bydlak i powiem wam szczerze, że no nie mam tutaj żadnej hydrołapy ani nic w tym stylu, ale normalnie sobie mogę nim latać. Patrzcie, co tu się dzieje po śladach. Zobaczcie, łuczek, cały czas boczur pierdzielony.
chwilę polecimy po BME. Poboczem. Ta maryna poboczem. No co, zmieniliśmy miejscóweczkę. Zostawiliśmy furę. No, i ty teraz... gdzie? Zostawiliśmy... Szukamy Camaro, nie? I nie mamy pojęcia, gdzie stoi Camaro. Aż zwątpiłem. By się nam kazał się przestawić w inne miejsce, pojechaliśmy tak, żeby na pewno nas nikt nie znalazł. I nawet my nie możemy znaleźć, nawet my nie możemy znaleźć. Kurwa. Albo jak podjedziemy i będzie tam na pustakach bez koła. O chuj. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you I felt something I never felt. Come closer, łyse opony i brak skrętu, że nie mam szans wokół nadążyć za tym cudem. Poniosło nas troszeczkę, pa, Camaro wylądowało tu, pod drzewkiem, brakło do drzewka, a pici kłak, a Maciusia poniosło tam. No i żeby nie było boom jeden z drugim, no to tak się stało, jak się stało. Idziemy, chodźcie do środka, pokażę wam parę bajerków. Teraz, żeby przyjąć kontrolę trakcji, to mamy tutaj taki przycisk, bardzo dobrze znany. No i tak, mamy kilka modów. Możemy sobie polatać jak dziewczyna po mieście na tour. Możemy sobie polatać tak na sporcie, to na co dzień nie jest, żeby jest najwygodniej. To spalanie jest jakieś takie rozsądne i w miarę się prowadzi. No i możemy go ustawić na torowe ustawienie, które nam w tej chwili jest potrzebne. Kiedy mamy ustawione na torowym, o, mogę przytrzymać guzik kilka sekund. Trzymam, a taka kontrolka off. I to oznacza, że w tej chwili kontrola trakcji jest dopiero tak naprawdę faktycznie rozłączona całkowicie. No i co, no i przytrzymaj go chwilkę, to jeszcze jakąś tam kółeczko ma, zrobimy, zobaczymy jak to się. To jest trochę niebezpieczne to przy furach. Zrobimy jeden mały myk. Zobaczaj. Maciuś, potrzymaj, ja spróbuję nie zajebać w nasze BMW. Pożar w klubie. Bo ten samochód już po naszych wirażach dzisiaj. Nie ma w ogóle opon. Zoderwało się coś gdzieś kawałek, nie? To musimy na dzisiaj skończyć, żeby dojechać tym jeszcze kurwa do domu. Przestawiamy ją w inne miejsce bezpieczne. Opony bet. Wciągam step. Akcja typu ustawianie toru, nie? A to już ustawiamy, już łuk robimy, nie? No tak, dobra. To jeżeli chodzi o Camaro, bardzo silna, łamie się w ciasnych, łamie się w łukach. W łukach to bez problemu z samego gazu.
dość specyficzny charakterek. Ma jest dość mocno wzmocniona, więc ona sobie z samego buta bez żadnego problemu wstaje w każdym momencie. Jedziemy, tam się nie odwrócimy. Dodaję tylko gazu, a ona po prostu wstaje. Nie ma, że nie muszę z nim walczyć, żeby go prowadzić na prostej drodze. Zapomniałem, że ja nie mam opony. Odwracam się, stawiam ją z boku, żeby było bezpiecznie. Żeby nikt już w nią nie wjechał. I dziękujemy wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Wkrótce będą następne filmy. Następny może zrobimy na torze w Łodzi. Zobaczymy, jak ona robi czasy, jak ona się klei, jak ona się zachowuje na tym torze. No, pierwsze upalanie, nawet dwójkę z bliźniakami. Ale jaja. Siema! Pierwsza mała kraksa. Leżaczek do naprawy. Leżaczek pęknięty. Ale się naprawi. Przepierdoliłem, to poczułem, jak Maciu się telefon strzelił do góry. No i jestem kurwa krewny wyświetlacz, niestety. Jest pierdolnięcie, obiecałem. One były ułożone wszystkie. 4, raz, dwa, trzy, cztery i mała w tym miejscu, dokładnie tutaj. I tak, mała leży tutaj, jakieś rzeczy, które na nich leżały, leżą obok. No a ta jest tutaj, a tą wypierdoliło aż w kosmos. Poleciała aż tutaj. Zobaczcie, był chyba strzał całkiem niezły, a chciałem zrobić tylko muśnięcie. Świat, 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 świat.